Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w ostatnim odcinku naszej serii odtworzenia Imperium Rzymskiego. Jak widzicie, jesteśmy coraz bliżej tego celu. Zostało nam już naprawdę niewiele prowincji do zdobycia, w zasadzie większość pochodzi już od Francji i troszeczkę, bardzo niewiele od Mughal Empire. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Dzisiaj zaczniemy sobie tutaj nasze rozprawy od tego, na czym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli od wojny z Francją, która może być dobrym przeciwnikiem, ale niekoniecznie musi być. Z takich informacyjnych jeszcze rzeczy, w najbliższym czasie będą drobne zmiany na kanale. Troszeczkę zmienimy godziny live'ów, troszeczkę zmienię częstotliwość, jak i format publikowanych filmów, ponieważ macie teraz bardzo dużo czasu, tak słyszałem, że siedzicie po 8 godzin dziennie nad zadaniami, więc na pewno macie dużo, dużo czasu na oglądanie moich materiałów, więc przygotuję wam ich trochę więcej. Wojska francuskie tylko i wyłącznie przed nami jak na razie uciekają, nigdzie tutaj nie stawiają nam oporu, a my zajmujemy kolejne forty. Powiem wam, że naprawdę niezłym pomysłem w ramach utworzenia tej grania tej kampanii było utworzenie tych dwóch marchii, bo świetnie się spisuje, mają po 40 tysięcy wojska, chodzą cały czas i tutaj podbijają mi te terytoria. Polecam robić coś takiego. W sumie zarabiamy już od dawna tyle, że na czwórkowych doradców spokojnie mnie stać, a powiedziałbym, że na pewno też mnie stać i na piątkowych doradców. Czemu ich tutaj nie trzymać? Nie no, taki event w tym momencie rozgrywki naprawdę gro nie trzeba było. Zajmiemy się teraz czyszczeniem buntowników, którzy nam tutaj wywalili w Szwajcarii. Szwecja kiedyś tu była. Szwajcaria, okej, Szwajcarii. Jak widzicie, jeden stack wipe. Tutaj toczymy teraz kolejną bitwę i wspaniałe zwycięstwo, chociaż ponosimy naprawdę duże straty. Czemu aż tak duże? Dobra, to może z głową to zróbmy i teraz tu się rozstawmy. Czas zdobyć stolicę Paryża, ale nie musimy tutaj aż tak dużymi siłami stać i tracić manpowera w ten sposób. O, tutaj się przez przypadek wbiłem w wojska francuskie i muzyka mi leciała. What the fuck? Dobra, naszym subjectom jednak ustawmy, żeby byli nastawieni do okupacji naszego przeciwnika. No to czas już tutaj zacząć siege'ować cały kraj. Bo czemuż by inaczej, skoro wszystkie forty zdobyte? No to w tym momencie mamy już naprawdę przekoksane wojsko. Quality ideas dokończone. Dodatkowa dyscyplina bazowo wzięta. Cóż za rzeź niewiątek. Dobra, pierwszą wojnę z Francją czas zakończyć. Jak widzicie, zabieram dość punktowo te prowincje. W zasadzie pozbawiam Francji wszystkich fortów oraz zapewniam sobie łatwy dostęp do ich stolicy. To jest bardzo kluczowe w celach szybszych podbojów. A, i ja specjalnie od nich nie biorę pieniędzy, bo po pierwsze pieniędzy nie potrzebuję, po drugie chcę, żeby Francja odpowiadała na te gwarancje, które tutaj udzieliła. No bo jakby to powiedzieć, była przed chwilą wojna z Francją, teraz jest po prostu odnowa. Dziękuję. Tą wojnę kończymy White Peace'em. Co prawda potrzebuję tych terytoriów, ale weźmiemy je na samym końcu. No i teraz czas kolejnej wojny z Francją uległ skróceniu. Zamiast ich atakować 21, atakujemy ich 11. Noż kto by się spodziewał, że naszym kolejnym celem będzie po prostu Imperium Osmańskie. Od którego naprawdę niewiele nam zostało już do zabrania. Nie, już nawet wojska Grenady znajdowały się tam, gdzie miały się znajdować. Wszystko będzie przez nas zdobyte za chwilę. Patrząc na to, jak dużo krajów atakuje Imperium Osmańskie, szkoda, liczyłem na to, że tutaj, jak zostawię to, to może do Chre dołączą. To jest dość śmieszne, ale od Osmana po tej wojnie będzie mi brakowało tylko i wyłącznie tej jednej prowincji. Man! Tego nie mam. Man, nie mam. No ale trudno, zobaczymy to. W następnej wojnie sobie weźmiemy od niego. A na razie to, o Boże, jak zwykle zapomniałem o tym wskaźniku. Ale raczej mamy już tak stabilny kraj, że się nie musimy tym za bardzo przejmować chyba. Serio? Tutaj jest najnowsza stolica Osmana obok naszego ufortyfikowanego Kairu? Wyjebiście. A Wielka Brytania stała się republiką. Dictatorship. Muszę kiedyś też pod to zagrać. Era rewolucji. No i pięknie, czas przyspieszyć nasze podboje jeszcze bardziej. Dobra, atakujemy kolejny raz Francję. Jak widzicie, mógłbym zrobić reconquest przez Gaskonię, ale to się już nie opłaca za bardzo. Moja agresywna ekspansja w żadnym stopniu już tutaj nie istnieje. Weźmy sobie jeszcze sojuszników, wezwijmy i lećmy dalej. Chociaż tak nie do końca nie istnieje. 34 punkty mam. Ale gdyby to był normalnie 10-letni trus, już byśmy tej agresywnej ekspansji nie mieli. O lol, ja mam Brazylię w koalicji. 208 punktów agresywnej ekspansji wobec nich mam. Ciekawe, czy to się przeniosło z Portugalii. Chyba tak. To będzie chyba jedyna bitwa z Francją,
O nie, nie mówcie, przegrałem, no tylko dwa minusy miałem, co to ma być? Rosji, spłaćmy pożyczkę, bo jednak przyda się w razie czego. A, Francja ma trochę lepsze wojsko. Jak oni to zrobili? O, rewolucja w Brandenburgii? Oby nie. A nie, czekajcie, jestem republiką. Mam przecież wyrąbane na rewolucję. No i znowu trochę ziemi nam wpadło tutaj od Francji. No ale tym razem to raczej się spodziewam, że trochę wkurzyłem świat, chociaż jeszcze nie tak bardzo. Ech, Wielka Brytania jak zwykle zbetonowała mi cały pomysł. Wezwała mnie do wojny z Mughalsem. Super, super. Państwo numer dwa. Do podbicia tak niedużo terytoriów, ale może dostaniemy coś, więc leć. A tymczasem wojska Wielkiej Brytanii siedzą sobie w kraju. No i zmierzmy się z wojskiem Mughalsów. Czy będziemy silniejsi? Ale ich miażdżymy. Więcej dyscypliny, więcej morale? Nie. Ale mamy chyba przewagę technologiczną. I to się zgadza. Tylko jakby to powiedzieć. Lukas zapomniał, że jak podbija się Mughala, to on już nie ma tutaj stolicy. On mają tutaj, w Delhi, w Indiach. Ja poproszę zwiększoną siłę ognia mojej artylerii, to jest must have. Zwłaszcza w takiej wojnie, jak teraz tutaj mamy. Jedyne, co mnie tutaj cieszy, to że ten dureń wszędzie ma tylko i wyłącznie forty dwójkowe. O, Bahmani zniknął. Ach, co za piękna rzeź, naprawdę. Wykorzystujmy to, że on nie ma technologii. Chociaż nie zadaje mu aż tak dużych strat, jak bym chciał. Ale to wina tego, że on ma lepszych generałów. Takie bitwy to ja lubię. Co za jedna wielka... Tyle dobrego, że sobie znajdę czas na zrestytuowanie trusa z Francją. Zastanawiam mnie, jak duży income wyciągnę z tej prowincji, zwiększając tutaj development. Ktoś tu chyba upada. To dobrze, kolejna wojna z Mughalem będzie dość łatwa. A miałem nadzieję, że to będzie ostatnia wojna z Francją, ale jeszcze nie. Musiałem trochę dokarmić Gaskonię, bo troszeczkę przegiełem tutaj jednak. No, wreszcie zacząłem na tyle blobować, że nawet włoska dyplomacja przestała ogarniać sprawy z agresywną ekspansją. Zaatakujmy ostatnie wielkie imperium, które stoi nam na drodze. Ta wojna nie była naprawdę żadnym wyzwaniem. Zdobyliśmy te terytoria, których potrzebuję nawet bez większego problemu. Teraz wystarczy je okorować. By the way, w tej prowincji zarabiam tylko 14 golda. Słabo. No to będzie trochę wesołe. Ciekawe, czy koalicja weszła dlatego, że tylko cesarz był w koalicji przeciwko mnie. Bo Holandia nie jest. A co mi tam? No, jedna z większych bitew i ją zdecydowanie wygrywamy, miażdżąc przeciwnika. Powiem wam, że podczas tej wojny to się naprawdę dzieje, bo dochodzi tutaj do całkiem niezłych rzezi. Jak widzicie zresztą. Ja tu chodzę sobie po prostu i niszczę ich te wojska. Dodatkowo obczaiłem jeszcze, że mogę rozwiązać chrebo. Walczę obecnie z każdym jednym z elektorów. Oj, pozbądźmy się wreszcie tego problemu. Chre zostało rozwiązane. Najlepszy sposób, żeby mi tutaj koalicja kolejna nie powstała, jest po prostu zniszczenie państw, które mogą w nią wejść, nie? Zaatakujmy teraz wyspy. Nie no, powiem wam, że wyspy są nawet za łatwe. Już się tu zdesantowałem, moje wojska już zajęły lądy, moje wojska już wszystko tutaj po prostu pchają, bo jestem niepokonany. A, to ja wojnę z Polską tutaj miałem cały czas. Myślałem, że to tylko Rygę bije. Czas na starcie wojsk włoskich z brytyjskimi. I zanim dokończyłem to zdanie, poszedł stack wipe. Oni chyba nie mają z nami najmniejszych szans, Brytyjczycy. O, chociaż tutaj dzielnie się już bronią, nie poszedł stack wipe. I kończymy Wielką Brytanię, biorąc następujące prowincje. Ostateczny upadek Francji w Europie. Wszystkie prowincje przejęte. No i mamy to. Zrobiliśmy. Restored Roman Empire. Włochy już mają wszystkie terytoria, które są im potrzebne. Klikamy tąże decyzję. I utworzyliśmy nowe Imperium Rzymskie. W sumie weźmiemy nowe tradycje i ambicje, bo one chyba były różne od włoskich. Tak, są Roman Ideas. Mamy tutaj dyscyplinę, National Manpower Modifier, 33% zwiększony, Unrest, Diplomatic Reputation, Core Creation Cost. Ale powiem szczerze, jeżeli mam być szczery, włoskie są lepsze do podboju niż rzymskie. Niestety żadnych specjalnych misji nie dostajemy. Szkoda. Zdecydowanie jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie, chociaż ta Brazylia też stoi wysoko.
Nasze armie mają następujące liczebności oraz statystyki. Oraz total income wynosi prawie 1000 golda na miesiąc. Nie jest to dużo, ale po prostu nie graliśmy pod Trade Companies. Bez tego o wiele mniej się zarabia. Piękne Roman Empire zostało przez nas stworzone, więc myślę, że na tym zakończymy sobie tą sesję. Dajcie znać w komentarzach, w jakim roku wam najwcześniej udało się utworzyć Imperium Rzymskie, bo nie ukrywam, że mam taką ambicję kiedyś zrobić sobie ten podbój świata, ale czy to jest wykonalne? No szczerze mówiąc nie wiem. Ale czy to jest wykonalne po utworzeniu w pierwszej kolejności Imperium Rzymskiego? Nie wiem. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!